Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy w układzie współrzędnych wykresy dwóch funkcji. Zielony wykres to jest wykres funkcji f od t, gdzie funkcja f od t jest dana takim wzorem e do 2t minus 2t kwadrat i to jest ten wykres. No i drugi wykres funkcji h od t, ten niebieski, gdzie funkcja h od t to jest dana wzorem 4 minus 5t kwadrat. I mamy odpowiedzieć na następujące pytanie, które z poniższych są rozwiązaniami równania e do 2t minus 2t kwadrat równa się 4 minus 5t kwadrat. I tu mamy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które pasują. No i teraz kluczową obserwacją jest, prawda, że tutaj lewa strona tego równania to jest f od t, a prawa strona 4 minus 5t kwadrat to jest h od t. Czyli innymi słowy, pytanie brzmi, dla jakich wartości t f od t jest równe h od t? Innymi słowy, jakie są pierwsze współrzędne punktów przecięcia tych wykresów? No i widzimy, prawda, że wykresy funkcji f i h przecinają się w punkcie t1, y1, to znaczy, że f od t1 równa się h od t1, prawda? To jest ten punkt. Wobec tego T1 i co? I gdzie jeszcze się przecinają? Przecinają się jeszcze w punkcie T4, Y4, prawda? To jest drugi punkt przecięcia tych wykresów, czyli F od T4 jest równe H od T4. Znaczy T4 jest drugim rozwiązaniem tego równania. No i teraz ani T2, ani T3, prawda? To są te dwa punkty. No w tych punktach wartości funkcji F i funkcji H są różne. No i tutaj y1, y2 to oczywiście nie. Co do y4 można by mieć pewne wątpliwości, nie jest to do końca jasne, prawda? Bo być może jest tak, że tutaj t4 jest równe y4, no ale ponieważ nie ma tutaj żadnych podziałów, tutaj nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, więc wydaje się, że raczej żadne z y-ów nie będzie rozwiązaniem tego równania, czyli mamy te wykresy się przecinają w dwóch punktach, w punktach o współrzędnych T1, pierwszej współrzędnej T1 i T4, czyli F od T1 jest równe H od T1 i F od T4 jest równe H od T4, czyli T1 i T4 są rozwiązaniami tego równania. Sprawdzamy i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.